dnia 12 czerwca bieżącego roku odbył się trzeci memoriał lekkoatletyczny poświęcony profesorowi Leonowi Świtalskiemu. Na zawodach obecni byli magister Wiktor Walkowiak, w latach 60. przewodniczący kultury fizycznej i turystyki, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Zdzisław Janowicz, magister inżynier Janusz Słomiński oraz dawni działacze sportowi. Szkoda, że nie mogli przybyć pozostali zaproszeni goście. Sprawozdanie prowadził magister Marek Suterski. A oto wyniki. Dziewczęta. Na dystansie 100 metrów zwyciężyła Magda Rostkowska ze szkoły podstawowej nr 1, 600 metrów Roxana Malak, szkoła podstawowa nr 1, 300 metrów Lidia Bajer, szkoła podstawowa w Babimoście, skok w dal Marta Grólewska, szkoła podstawowa nr 1, Monika Trąbska, szkoła podstawowa nr 1, skok wzwyż Lidia Bajer, szkoła podstawowa w Babimoście, 4 razy 100 metrów wygrała szkoła podstawowa nr 1. Punktacja ogólna. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa nr 1, drugie szkoła podstawowa z Babimostu i trzecie szkoła podstawowa nr 3. Chłopcy. 100 metrów Paweł Basa, szkoła podstawowa nr 1, 300 metrów Michał Antkowiak, szkoła podstawowa z Babimostu, 1000 metrów Emil Kopaczek, szkoła podstawowa z Babimostu, skok wzwyż i w dal Bartosz Plechan, szkoła podstawowa z Babimostu, kula Tomasz Tatarski, szkoła podstawowa z Babimostu, 4 razy 100 metrów szkoła podstawowa nr 1. Punktacja ogólna. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa nr 1, drugie szkoła podstawowa z Babimostu, trzecie szkoła podstawowa nr 3. W dawnych latach 50. i 60. na 800 i 1000 metrów. Serdeczne gratulacje. Prosimy garstki kibiców o brawa dla zawodnika i dla pana Janusza.